Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 18:19. Siła wspólnej modlitwy. Potężna jest ta obietnica dotycząca wspólnej modlitwy. Dołączony jest jednak do niej jeden warunek. Kiedy wierzący razem się modlą, musi panować jednomyślność między nimi. Po pierwsze, musimy w pokoju i miłości przebywać razem. Po drugie, musimy być zgodni co do tego, o co chcemy się modlić. Jak możemy dojść do tej jednomyślności? Przykładowo w ten sposób, że przed modlitwą omówimy konkretne prośby i będziemy chcieli wspólnie je przynieść przed tron łaski. Pierwsi chrześcijanie modlili się jednomyślnie. Po pierwsze, byli jednym sercem i jedną duszą, a po drugie, byli w jedności co do tego, za co konkretnie chcieli się modlić. Jednocześnie podnosili swój głos do Boga i wspólnie cieszyli się, gdy Bóg odpowiadał na ich modlitwy. W wieczerniku odpowiedź Boża przyszła poprzez trzęsienie ziemi, a uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym i z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. A jak to jest dzisiaj? Czy jesteśmy jednomyślni, kiedy razem się modlimy? Czy panuje między nami pokój i nieobłudna miłość braterska? Czy rozmawiamy na temat istniejących potrzeb i jednoczymy się w tym, aby wspólnie za nie się modlić? Czy może w naszych wspólnych modlitwach liturgia wzięła górę nad treścią? To, że obietnica Pana do dziś nie straciła na aktualności, potwierdza następujące świadectwo, które przed paru laty podczas zgromadzenia złożył pewien wierzący. W każdą niedzielę spotykaliśmy się przed zgromadzeniem o 8 na modlitwę. Kiedy pewnej niedzieli podnosiliśmy się z kolan, jeden z obecnych powiedział: Miły bracie, proszę, módlcie się za moim chłopcem. On ma 22 lata i już od wielu lat nie uczęszcza na zgromadzenia. Bracia więc odpowiedzieli: możemy jeszcze teraz poświęcić na to kilka minut. Tak więc uklękliśmy jeszcze raz i przedłożyliśmy Bogu tę poważną sprawę. Chociaż ów mężczyzna nie miał o tym najmniejszego pojęcia, jeszcze tego samego wieczora pojawił się na zgromadzeniu. Coś w kazaniu przekonało go o jego grzechu i ze skruszonym sercem przyjął Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 18:19.